Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Nigrum, a przed wami już 17 odcinek z naszej serii Zagrajmy w Dragon Age Inkwizycja na PS4 na 100%. I w ostatnim odcinku zrobiliśmy takie, powiedzmy, na ten moment ostatnie rzeczy na zaziemiu. Oczywiście na zaziemię jeszcze będziemy wracać, jeszcze tu jest mnóstwo, ale to absolutnie mnóstwo, no, mnóstwo rzeczy do robienia. Jeszcze mnóstwo nowych rzeczy dojdzie do zaziemia, jeszcze wielu obszarów nie wyeksplorowaliśmy, ale na tę chwilę myślę, że to będzie tyle na zaziemiu. Wrócimy sobie do azylu, myślę, że pora wrócić do azylu, porobić parę rzeczy przy stole narad, mamy tam trochę ciekawostek. Poza tym przejrzałam sobie dziennik poza nagraniem. Tutaj oczywiście mamy Wybrzeże Sztormów, Zakazana Oaza, która się pojawiła. Ona się pojawiła wraz w momencie, w którym pojawiły się odłamki. Kiedy podnieśliśmy pierwszy odłamek, będziemy mogli to sobie obadać, te miejsce przy stole narad. Ono jest związane z tymi odłamkami. Na Zakazaną Oazę jeszcze się udamy, na razie jeszcze to nie czas. Tak samo Jałowe Mokradła, Wybrzeże Sztormów, na zaziemiu sprawdziłam te wszystkie misje. To są wszystkie misje, które widzieliście, szczeliny, jakieś poboczne misje, upranie się z wilkami, ten fort oraz zamówienie na tapiserię, ale nie mamy Velvetu. Dwóch sztuk mi brakuje, więc to są rzeczy, które będziemy sobie robić w dalszej części. Najważniejsze jest też to, bezpieczeństwo gospodarcze. Tutaj musimy wybudować te strażnice, te wieże, i żeby to zrobić, musimy tą operację jakby zacząć przy stole narad. Musimy po prostu wydać rozkaz na wybudowanie tych wież, więc musimy tak czy siak wrócić do azylu. A patrząc na wewnętrzny krąg, tu jest zadanie Uwarika, ścieżka inkwizorki, to jest główna nasza taka ścieżka, zadania fabularne. Nieustające zagrożenie. Rozeszły się wieści o działalności Inkwizycji na zaziemiu. Kapłanki zakonu z Valorio są gotowe na spotkanie. Udaje się do Valorio, wymagana władza 4, udaje się do sali narad, więc będziemy mogli fabularnie udać się do miasta, do Valorio, i to też otworzy przed nami bardzo, bardzo fajne ścieżki. Warto będzie to też dość szybko zrobić, więc ja już tutaj zrobiłam wszystko, co chciałam na ten moment. The Fade contains a wealth of knowledge for those who know where to look. Sure, but I don't know how you dream, let alone wander around in there. Especially when the shit that comes out of the Fade generally seems pretty cranky. So are humans, but we continue to interact with them when we must. No, w sumie słuszna uwaga. Dobra, pokażę wam, jak się wydostać z danego regionu, ponieważ gra o tym nam nie mówi. Przechodzimy na mapę zadań. No i dobrze, mamy mapę zadań, ale jak mamy wrócić do azylu? Tak. Ja za pierwszym razem, jak grałam, to tego w ogóle kompletnie nie zauważyłam, nie? Jeśli klikniemy trójkąt, mamy mapę świata. U góry w lewym górnym rogu mamy sztandar, obok pisze za ziemię, rozdroża. Gdzie aktualnie się znajdujemy? W jakim regionie i w jakiej części tego regionu? I jeżeli klikniemy trójkąt, pokaże nam się cała mapa świata oraz miejsca, które mamy aktywne, czyli azyl oraz zaziemie. Później pojawią się kolejne lokacje, będziemy po całej tej mapie sobie podróżować oraz na tej mapie będą pojawiać się różne takie, można powiedzieć, pomniejsze misje, na przykład misje personalne, questy naszych postaci, na przykład naszych towarzyszy będą się pojawiać na mapie, albo jakieś takie osobne miejsca, do których na przykład nie udamy się tak sami wszędzie i zawsze, tylko na przykład w fabule bądź w konkretnym momencie fabuły. Mogą to być zadania fabularne i poboczne, bądź są to konkretne, krótkie zadania poboczne, ale mające taki wpływ na praktycznie całą grę. I to będą takie różne miejsca. One będą też inaczej pokazane, nie będą tak duże jak to, tylko na przykład takie mniejsze i będą gdzieś na przykład tutaj. Valorio mamy gdzieś tu. Więc wróćmy teraz do azylu. Udaj się na miejsce, tak, oczywiście. Chcę się udać na miejsce. No i będziemy mogli podziałać trochę przy stole narad. Zobaczymy, czy możemy pogadać z towarzyszami. Tutaj mamy te karty. Możemy sobie przeczytać podpowiedzi, bądź przeczytać jakieś ciekawostki na przykład. Bądź mogą znieść więcej ataków niż inne klasy. No właśnie, pancerz i gardy. Oraz ciekawostki o Kassandrze i boskiej Justynie V. Oczywiście będziemy też mogli teraz rozmawiać z naszymi doradcami, oni będą zaznaczeni, to już wam mówiłam w poprzednim odcinku, że oni będą zaznaczeni jak nasi towarzysze na mapie, więc to będzie świetne. Też będą w formie cutscenek, w formie takich motywów, że będziemy stać i rozmawiać z daną postacią. O, tu już się pojawił Kalen na przykład. Pokażę wam, jak teraz mapa wygląda, wróciliśmy i mamy specjalne dostawy.
Musimy udać się do stołu narad. Czujność na wybrzeżu. O, udaje się do stołu narad, aby zorganizować rekonesans na wybrzeżu sztormów. Na wybrzeże sztormów jeszcze się nie udajemy. Później się udamy. Ale mamy już Józefinę zaznaczoną. Kalena tutaj mamy. Kalena tutaj mamy? Przecież ja tu jestem. To kto tu jest? A, Kassandra. Myślałam, że Kalen jest tu, bo Kalen też tutaj przesiaduje. Czyli możemy z Kassandrą tu pogadać. Piskowal, Solas, Kalen, Warik i Leliana. Więc pogadamy sobie z tymi towarzyszami, z tymi postaciami. I tak sobie pomyślałam. Możemy przejrzeć sobie ekwipunek. Tego ostrza jeszcze nie mogę nosić. I chciałam sobie sprawdzić jeszcze inne zbroje, jakie tutaj mamy. Tak sobie myślałam też nad tą zbroją. Też jest dość fajna. Można by było w niej sobie pobiegać. Ale tak się zastanawiałam, czy by nie wrócić sobie do tej zbroi. Mimo, że ona jest troszeczkę słabsza, ale podoba mi się jej wygląd. I moglibyśmy sobie trochę pobiegać tak dla odmiany w niej, wiecie? Dobra, pogadajmy z Kassandrą. A później i tak będziemy mieć nowe zbroje. Pogadajmy najpierw z nią. Rzeczywiście mamy przy niektórych postaciach cutscenki. Imponujące. Nie no, do Kassandry raczej nie będziemy lecieć. Zresztą Kassandra, no... Kassandra nie jest dla kobiet. Wszystko w porządku, trzeba ci mocniejszych celów. Myślę, że potrzebujesz practice dummies made of sturdier stuff. That would be nice. Like maybe iron. Did I do the right thing? Aż to życie. What I have set in motion here could destroy everything I have revered my whole life. One day they may write about me as a traitor, a madwoman, a fool, and they may be right. Możemy się wypytać. Co wierzysz? What does your faith tell you? I believe you are innocent. I believe more is going on here than we can see. And I believe no one else cares to do anything about it. They will stand in the fire and complain that it is hot. But is this the Maker's will? I can only guess. Nie uważasz mnie za wybrankę? Co teraz będzie? Okej, dobra, to jeżeli mamy na przykład pytające zdanie, to no rozpocznie no nowy, jakby nowy temat, więc lepiej wybrać takie z gwiazdku, jeżeli mamy opcję. Nie uważasz mnie za wybrankę? You don't think I'm the herald of Andraste. I think you were sent to help us. I hope you were. But the Maker's help takes many forms. Sometimes it's difficult to discern who it truly benefits or how. Co teraz będzie? What's going to happen now? Now, we deal with the Chantry's panic over you before they do even more harm. Then we close the breach. We are the only ones who can. After that, we find out who is responsible for this chaos, and we end them. And if there are consequences to be paid for what I have done, I pay them. I only pray the price is not too high. To zawsze ten manekin tak się wtapiał. Musiałaś to zrobić za późno, by się wycofać. To głupie. Musiałaś to zrobić. You didn't have any choice. Didn't I? My trainers always said, Kassandra, you are too brash. You must think before you act. I see what must be done, and I do it. I see no point in running around in circles like a dog chasing its tail. But I misjudged you in the beginning, did I not? I thought the answer was before me, clear as day. I cannot afford to be so careless again. Miałaś powód, cieszę się, że to mówisz. Can't say I'm not grateful to hear that. I can be harsh, I know. You've said you believe you're chosen. Does that mean you believe in the Maker? Wierzę w elfich bogów. Tak, nie wiem. Ona się pyta, czy wierzymy w Stwórcę. No, Stwórca to jest taki ogólny bóg, można powiedzieć, ludzi. I Kassandra wierzy w Stwórcę, ale elfy mają elfich bogów. Nie wiem, nie, tak. Ciekawe, co by się stało, gdybym powiedziała, że wierzę w elfich bogów. Zobaczmy. I'm Dalish. I believe in our own gods. And there's no room among your gods for one more. I suppose it doesn't matter now. I have to believe we were put on this path for a reason.
even if you do not. Now it simply remains to see where it leads us. No, to było ciekawe. Dobra, oczywiście z Kassandrą jeszcze możemy porozmawiać. It occurs to me I don't actually know much about you. What do you want to know? I'm not sure. Where are you from? Wymyśl coś albo powiedz. Nie wiesz? I thought you knew that. I suppose I could ask Liliana. She has collected a frightening amount of information on you. But I don't want to ask her. I want to hear it from you. Powiedz jej. My clan never stayed in one place for long, though we primarily roamed the free marches. Oh? I didn't think your people roamed that far north. But clearly I'm mistaken. I'm told some members of your clan might still be alive. Do you intend to go back? A, i tutaj są takie pogaduszki, w których możemy po prostu sami kreować swoją własną postać i po prostu wybierać, co chcemy zrobić i... Znaczy, co chcemy zrobić, co chcemy powiedzieć, jaką osobowość chcemy nadać tej swojej postaci, jaką historię do niej dopasować i tak dalej. Kiedyś pewnie tak, nie widziałam ich. Nie, twój interes. Dom jest tam, gdzie ja. Już bym wróciła, gdybym mogła. Dom jest tam, gdzie ja. Wherever I am is home enough for me. That's how I feel now, after years of tending to business for the Divine. Opowiedz o sobie. I'd like to get to know you better. You would? Is that a problem? Not entirely. I'm just curious as to your motivation. Nie. Wszędzie węszysz spisek, co? You're a very suspicious person. You know that. When it's warranted. I can see why you have so many friends. As you wish. My name is Cassandra Pentagast, daughter of the Royal House of Navarra, 78th in line for the Navarran throne. Whoa. I joined the Seekers of Truth as a young woman, and was with the Order until they withdrew from the Chantry. I remained as the Divine's right hand, carrying out her order to form the Inquisition. And here we are. That's all there is to know, my lady. Ooh. Jesteś z nawarskiej rodziny królewskiej. You're a member of Navarra's royal family. The Pentagasts are a very large clan. Half of Cumberland could say the same. Really? No, but it feels that way. I have hundreds of relatives so distant they need charts to prove we're related at all. And they have them. Oh yes. The Pentagasts value their precious blood like it runs with gold. Nie macie dobrych stosunków. So not on very good terms with your family then? I do not visit, if that's what you mean. The Pentagasts are famed for dragon hunting, but few actually pursue the craft. Most are fat and lazy. They pay lip service to the Maker and care only for idle pleasures and past glories. My brother was all that kept me in Navarra. Once he was gone, so was I. Co się stało z twoim bratem? Tell me about your brother. I would prefer not to speak of Antony. Another time, perhaps. Opowiedz o Nevarze w takim razie. You don't seem to like your homeland much. My family polluted it for me. What little I saw of my homeland was through the bars of a gilded cage. My uncle treated me like a porcelain doll to be placed on a shelf and dusted only when necessary. Thus, I did not see Navarra. The real Navarra until much later. By then I realized I knew it not at all. Your uncle? What about your parents? They had the misfortune of taking the wrong side in the second attempt to overthrow King Marcus. The king executed them, but spared my brother and I since we were family and children at the time. Thus we were raised by my uncle, a mortalitasi who preferred the company of his corpses to the living. Noż ty w życiu mortalitasi? Opowiedz o tym. Mortalitasi? A death mage. He still o kurde, magiem śmierci. Czyli nekromantą, czy magiem krwi. Like priests. Uncle Vestalis oversees the grand necropolis. Navarans spend more time honoring dead relatives than they do with living ones. It is odd to be so fascinated with death and its trappings. I will never understand it. Służyłaś boskiej? So the right hand to the divine. To divine Justinia, yes. And divine Beatrix before her, in fact. The position is normally reserved for Templars of the Knights Divine.
but my circumstances were unusual. Unusual how? You don't know the story? Thank the Maker. I will tell you if you wish, but it isn't as exciting as some drum it up to be. The short version is that I once saved the previous Divine's life. My reward was becoming her right hand. Kim jest prawa ręka? But what does a right hand do, exactly? What is your hand capable of? It gives, it takes, it beckons. It makes a fist. Liliana and I extended the Divine's reach beyond the Grand Cathedral. We went where she could not. After Beatrix, I was tired of the position and wanted to return to the Seekers. But Justinia convinced me to stay. Her vision for the future gave me hope. Wierzyłaś w nią. You thought she could really change things. Justinia knew the war was coming long before it began. She tried to avert it, but the forces arrayed against her were too strong. Sometimes you have to break a bone so it can be reset. That's where the Inquisition comes in. It was to be the answer. A means to preserve as well as an agent for change. I only wish she had lived to see it. Jak zostałaś prawą ręką? What's the story about you becoming the right hand? Sweet Andraste, do you really want to hear that? Tak. What, 18, 20 years ago? Some still discuss it like it happened yesterday. The tale gets bigger each time it's told. I barely recognize myself within it now. Jesteś zbyt skromna, tak to jest z opowieściami. That's what happens with stories that become legends. I am not a legend, nor was I then. I was a young woman, barely out of training. To hear others tell it, I alone saved Divine Beatrix from a horde of dragons sent to assault the Grand Cathedral. Rather impressive for such a young seeker, wouldn't you say? And the truth is? I stumbled upon a conspiracy to kill Beatrix. A Templar Knight Commander was at its heart. And there was a dragon battle at the Grand Cathedral. But I had help from Magowie, loyal mages who rallied to the cause. Ona wtedy zaprzyjaźniła się z magiem. Magical control. Without them, the Divine and I would both have died. Yet I became the right hand, and they are forgotten. Ogólnie to jest tak, Cassandra wtedy nie była przekonana do magów, ona w ogóle nienawidziała magów, bo nie rozumiała magii, bała się magii, a to był taki motyw, który ona wtedy podróżowała z pewnym młodym magiem i no nie lubiła go, nienawidziła go, bała się go, tak, no był dość potężny, nie był to jakiś super mega potężny mag, też mag, który tak, no co tam potrafił, ale coś tam potrafił, nie? I został jej przyjacielem tak naprawdę, to on jej pomógł i ona potem się przekonała do magów. Z tego co wiem, też została chyba animacja zrobiona o właśnie losach młodej Cassandry. Tam, że chyba ją widziałam, tylko że z napisami była. Jak jesteś bohaterką? Co się stało z tymi magami? Powiedz. They went back to their circles, with rewards and privileges and most holy gratitude. Many of them died at the conflict. Niesamowite. An impressive tale. I can see why people enjoy telling it. Just wait till they start telling stories about you. Dobra, to wszystko. Ale i mamy ten Pentakastowie, poszukiwacze prawdy i Nevara, nowe wpisy, ale jeszcze chcę zobaczyć, czy nie ma czegoś jeszcze. O, mamy jeszcze dwa nowe tematy, bo to już mieliśmy. Teraz weźmy to. Opowiedz o poszukiwaczach. To jest dopiero Cassandra, a jeszcze z innymi pogadamy, nie? Seekers stood above the Templars, watching over them but also investigating magical events they couldn't handle. We were meant to be incorruptible. Above reproach. How seldom does reality match the ideal? Ale kim są poszukiwacze? Those who know anything of us think we are Templars. We do not use Lyrian, however. Our abilities are different, as was our original purpose. We disciplined the Templars and were accountable only to the Divine. And not even her, truthfully. Kiepsko wam to wyszło, to kto was nadzorował? Dowodziliście Templariuszami? So the Seekers commanded the Templars? No, the Order didn't assume command until after the rebellion. The Templars have always feared us. When a Seeker arrived at a circle, they knew trouble was afoot.
That kind of power is troubling. You begin to think you are the only one who can solve the world's problems. If you don't see a problem, it doesn't exist. If someone insists it does, they are the blind ones. Można to jakoś rozwiązać. Do you think that kind of problem could ever be fixed? Possibly. Though the Seekers themselves would need to change. They were clearly not willing to, even though they abandoned everything they stood for to avoid it. In my heart, I believe they can still be salvaged, but not by their own hands. Jakie macie zdolności? Poszukiwacze nie używają Lyrium w odróżnieniu od Templariuszy. Ours come from ritual and many years of dedicated training. We cannot be possessed by demons and are immune to mind control. Useful, considering our role. Seekers can gain other gifts, but that depends on the individual. A jakie ty masz talenty? What kind of gifts do you have? I can set the lyrium within a person's blood aflame. Both mages and Templars bend before my will. Some Seekers use it to interrogate, others simply to paralyze. Once there was a Seeker who could use it to kill. That particular gift is considered rare. Masz ty w życiu, nieźle. Czemu poszukiwacze się zbuntowali? Why did your order turn against the Chantry? We originally united with the Chantry through a treaty that stated they would keep mages under control. It was felt Most Holy had tacitly allowed the Circle of Magi to vote on its independence, thus breaking the treaty. The Seekers saw themselves as justified. And they led the Templars into a war of righteousness. Czy masz inne zdanie? You sound like you disagree. We knew what was happening at Kirkwall, where the Mage Rebellion began. We looked into reports of Knight Commander Meredith's harsh treatment of her charges years earlier. But we found so many shocking cases of magical corruption, it was decided her actions were justified. If we'd been there when it happened, if we'd looked harder at the root causes, nie dało się tego uniknąć. Magowie powinni być wolni. Bardzo się tym przejmujesz, Szwecja. Bardzo się tym przejmujesz. Too much, if you ask the rest of my order. When faced with a problem, the Seekers would close ranks and crush it. We would find an answer, but only once we felt we weren't being coerced. The moment the mages voted for independence, our response was predictable. It was difficult to watch. Jak się zostaje poszukiwaczem? How does someone become a seeker? Most seekers begin training in their youth. I was much older, an exception due to my noble birth. We train rigorously for years. Our bodies and minds must be elastic to undergo the vigil, and most fail even then. Czuwanie? Czym jest czuwanie? Some kind of initiation. It is the rite every seeker must go through in order to summon their gifts. A full year of fasting, prayer, and separation from all distractions, including other people. We empty ourselves of all emotion, focusing only on the purity of our devotion. And the moment it finally ends, it's wonderful. Faith realized. I cannot put it into words. Was it some kind of magic? I don't fully understand it, to be honest. If the vigil was not so arduous, I'd say more should attempt it. What if mages never needed to fear possession by demons? I'm told it is impossible, however. I suppose I'll never know the truth of it now. Okej, okay, na razie to tyle, ale był jeszcze trzeci temat. Opowiedz sobie, opowiedz o zakonie. Tamten drugi zniknął, a ten tutaj nie zniknął. Porozmawiamy o zakonie teraz. May I ask you about the Chantry? It is difficult to say what becomes of the Chantry now. They have no Templars, no leadership, and no one left who is worthy of succeeding the Divine. It has fallen apart when everyone needs it the most. I ache to think what this will mean in the days to come. Czy zakon warto ratować? Moim zdaniem nie. I do. Though I understand how someone born outside of human society might think otherwise. Zakon mógł być inny, nie? New problems replace old ones. We will have learned nothing from history. The people need stability, and the Chantry needs a new purpose. On Drast, zakon powinien się zmienić, nie? It can still be achieved. O to chodzi, że zakon powinien się zmienić. Zakon powinien mieć
No, po pierwsze, zakon powinien pomóc Inkwizycji. Zakon taki, jaki mamy teraz, jest tragiczny. Ale gdyby na miejsce boski, nowa boska gdyby wstąpiła do zakonu, taka, która mogłaby coś zmienić, ba, dużo zmienić, sprawić, że zakon stałby się lepszy, to by było i lepiej, nie? Jakiego nowego celu? A dedication to what is truly important. Instead of building cathedrals and sewing gowns for the divine, the Chantry used to spend its coin feeding the poor. If we are to spread the Maker's word across the world, we must do so with open hearts and open hands. That sounds rather idealistic of you. Does it? I do not think it's so unachievable. The Chantry has many good, honest people. They just need direction and inspiration. They need to be freed from centuries of adherence to tradition and ceremony. No właśnie. The chance for renewal is at our fingertips. It does not have to come with utter chaos. Kim jest Kanclerz Roderick? What influence does Chancellor Roderick really wield? He's a bureaucrat, responsible for communicating the Divine's will to the rest of the Chantry. Therefore, he's accustomed to the clerics hanging on his every word, hoping his influence will benefit them. Despite that, Roderick is not a bad man. He's frightened and believes his place is to fill the gap left by Most Holy's death. Some might agree. As far down the chain of command as he is, there is no one left above him. Czy będzie z nim jakiś problem? No more than he is already. He sent his message to the College of Clerics. That is the only card he had to play. Dealing with him further only lends him credibility he doesn't deserve. Będziemy mieli nową boską? Will the Chantry replace Divine Justinia? They will try. Once the priests withdraw for the Grand Consensus, it is against Chantry law for them to emerge without naming a new divine. Sometimes it takes days, or weeks, or even months. The problem now is that no clear successor to Justinia exists. All worthy clerics died with her at the conclave. Ale jeśli nie dojdą do porozumienia, jeśli nie wybiorą boski? Theoretically, they will argue until exhaustion takes them or they see reason. Practically, however, if the grand consensus goes on too long, the Chantry will crumble. Any cleric with ambition but little sense will see this as her one chance, and plenty of such clerics exist. We shall see what happens. The Inquisition must act in the meantime. Mogłabyś służyć nowej boskiej? If they do choose a new divine, will you serve her? That depends on whether she would have me. I am a rebel now, remember? And even if she would, I do not know. It would depend on what type of divine she is. I am no longer in a position to follow blindly, and no new divine could expect such obedience now. Dlaczego wystąpiłaś z zakonu? I left my own order when they took the wrong path. It is no different. But in neither case did I stop caring. Indeed, I care so much that I feel drastic action is necessary. I suppose history shall one day judge my actions. Okej, to wszystko. Jeszcze sprawdźmy. Powiedz sobie, to już było, więc do zobaczenia. Dobra, to jest wszystko, więc z Kassandrą już pogadaliśmy. Ona będzie trenować dalej. Możemy też jeszcze z innymi pogadać. W ogóle tutaj, zobaczcie co mamy. Mamy konie w Inkwizycji i mistrza Deneta. A możemy zajrzeć sobie do stajni. Zobaczcie, mamy tutaj różne kategorie wierzchowców, różne rodzaje. Się nie kończy gra na koniach. Mamy smokoliszki, jelenie i egzotyczne stwory. Nieźle, nie? Na razie tutaj... mamy jednego. To jest ten! To jest ten z pakieciku, z dodatku Spoils of the Avar. Albo Kunari. Zobaczmy, który. Chyba Avar. Niezawodny wierzchowiec dla odważnego jeźdźca z zębami ostrymi niczym zimowy wicher. Tak, to musi być od Avarów. Jelenie. Wielki łoś z mroźnego grzbietu. To też musi być. Dawniej uważany za mit, dziś jednak najbardziej rzeczywisty. Obecny tu ciałem. To może być też niezłe. Jazda na jeleniu jest fajna. Jedyny minus jelenie jest taki, że jeleń jest... strasznie, strasznie głośny. Jeleń jest głośny, naprawdę, kurde. Jak będziecie ciągle przyspieszać, każde przyspieszenie, każde naciśnięcie lewej gałki, po prostu wydaje on z siebie taki potężny, kurde, ryk, jak jakiś taki, kurde,
powiedzmy róg, nie? Taki, wiecie, jak były to takie rogi, w które się deło, taki można było dać sygnał, nie? Jakiś taki róg, który jest po prostu stary, drewniany, jakiś kurde trzeszczący, jakiś zepsuty. Bryłkowiec bojowy awarski, to też jest Spoils of the Avar, a to też musi być rumak przysięgi. Wow, tego kurde nie znam, co to jest? One są z tych pakietów. Słynie z tego, że budzi strach w sercach nieszczęśników, którzy staną przeciw niemu na placu boju. Rumak przysięgi dawno temu, związany przez Augura przysięgą, nie opuści tego świata, póki jej nie dotrzyma. Jestem ciekawa, jak on wygląda, muszę go zobaczyć. A jeśli chodzi o konie, mamy coś? Feraldeński koń kawaleryjski to jest ten standardowy, którego mamy. I koń z mroźnego grzbietu, też mamy tutaj. I Asarach, wow, przy pomocy tych szybkich, wytrzymałych koni krwi riwiańskiej, armia Kunari dostarcza wiadomości do posterunków na ogarniętej wojną wyspą Seheron. Wow! Wytrzymały, lojalny i nie do końca okiełznany, czyli taki, jak lubią awarowie. To musi być i od awarów, i od tych. I ze Spoils of the Avar, i ze Spoils of the Kunari. Zobaczmy tego. Wow! Jaki wierzchowiec! Oh my god! Widzicie go? O, cholera jasna. Ej, zobaczmy je wszystkie. To był ten, którego już widzieliście, na nim sobie jeździliśmy. Zobaczmy konia z mroźnego grzbietu. Konie później będziemy mogli kupować. Ej, ten jest naprawdę ładny. Dobra, sprawdźmy tego Asarach. Ua, bojowy. Niezły. Naprawdę. Spokoliszki to są takie smoko konie. Tutaj normalnie w podstawce też one oczywiście są, ale ten ma unikatowy kolor, niezły. Jeleń może być boski, jeleń może być naprawdę boski. Łoś właściwie, ale mówię, głośny. Pojeździmy sobie. O, piękny jest! Piękny. Oh my god, ale głośne są, no ale będę na nim jeździć. Awarski bryłkowiec, bryłkowcy są potężne, patrzcie na to. Takie bydle. Też jeździłam na bryłkowcu, jak grałam Kunari, ale za duży jest, nie? Rumak przysięgi to już było. To wiecie co? Zostawimy sobie jelenia. Zostawimy sobie tego wielkiego łosia, bo jest epicki. Tutaj w ogóle... co my tu jeszcze mamy? Nikogo więcej nie mamy. Aha, to jest ten. Dobra, przejdźmy sobie tam dalej. I... tu znowu jest wykrzyknik. Czy znowu to są te specjalne dostawy? Tak, to znowu te rzeczy, ale ja już to podniosłam. To nie wiem, czemu ten wykrzyknik ciągle się to pokazuje. Dobra, pogadajmy z innymi jeszcze. O, tu jest ktoś, z kim możemy pogadać. Halo? Halo, halo, mogliśmy pogadać? Czemu nie możemy pogadać? Dobra, pójdźmy do Varika jeszcze, z Varikiem pogadamy. Jak ćma lgnie do światła, zaleciało Dark Souls 2. Jak ćma lgnie do światła, zaleciało Dark Souls 2. Pogadajmy z Varikiem. No, te już były rzeczy, chociaż możemy jeszcze zobaczyć. Zobaczmy, czy coś będzie. Nie, nie ma nic, dobra. Okej, dobra, czyli z Varikiem sobie nie pogadamy, nic takiego nie mamy. Chociaż tutaj mamy jeszcze Lelianę. Myślę, że pogadamy sobie jeszcze z paroma postaciami. Uła, co tam się dzieje? Dobra, sprawdźmy to. Sprawdźmy to, co tu się dzieje? Wow, wow, co tu się dzieje? Shut your mouth, mate! Enough! Knight Captain! That is not my title. We are not Templars any longer. We are all part of the Inquisition. And what does that mean exactly? Back already, Chancellor. Haven't you done enough? I'm curious, Commander, as to how your Inquisition and its Herald will restore order as you've promised. Of course you are. Back to your duties, all of you. O kurde. Pogadajmy z Kalenem, możemy? Mages and Templars were already at war. Now they're blaming each other for the Divine's death. Which is why we require a proper authority to guide them back to order.
Who? You? Random clerics who weren't important enough to be at the Conclave. The Rebel Inquisition and its so-called Herald of Andraste? I think not. Nie jesteśmy tacy źli. Właściwa władza zawiodła. Nie możemy współpracować. Możemy współpracować. So far, you're the only one who's insisted we can't work together. We might, if your Inquisition would recognize the Chantry's authority. There is no authority until another divine is chosen. In due time, Andraste will be our guide, not some dazed wanderer on a mountainside. Kalenie, co on tutaj robi? Remind me why you're allowing the Chancellor to stay. Clearly, your Templar knows where to draw the line. He's toothless. There's no point turning him into a martyr simply because he runs at the mouth. The Chancellor's a good indicator of what to expect in Val Royeau, however. Ach, nie będzie to, nie będzie to miłe przyjęcie. No, w sensie Val Royeau, nikt nas tam ciepło i miło nie przyjmie. Co z magami i Templariuszami? How widespread is the violence between mages and Templars? Impossible to say. Your organization flouting the Chantry's authority will not help matters. With the Conclave destroyed, I imagine the war between mages and Templars is renewed with interest. Kto zabił Woskę? The mages and Templars are fighting, even though we don't know what really happened at the Temple of Sacred Ashes. Exactly why all this should be left to a new divine. If you are innocent, the Chantry will establish it as so. Or we'll be happy to use someone as a scapegoat. You think nobody cares about the truth? We all grieve Justinia's loss. But you won't grieve if the Herald of Andraste is conveniently swept under a carpet. Wrócę z dobrymi wieściami. Powodzenia na warcie. Mam nadzieję, że będzie warto. Powodzenia na warcie. Don't let anyone riot while we're gone. The walls will be standing when you return, I hope. A kurde. Coś jeszcze? I will keep the peace while you and the others appeal to the Chantry in Val Royeau. Better ready yourself for the blame you will be rightly assigned. Dobra, dobra. Dobra, pogadajmy jeszcze z Lelianą, którą mamy tutaj. Blessed are the peacekeepers, the champions of the just. Blessed are the righteous, the lights in the shadow. In their blood, the Maker's will is written. Is that what you want from us? Blood. To die so that your will is done? Is death your only blessing? You speak for Andraste, no? What does the Maker's prophet have to say about all of this? What's his game? Grym. How is this a game? Do you see the sky? What about the temple ruins? The bones lying in the dust? Even if you didn't support the Divine's peace, you wouldn't call this right. Who could? So many innocent lives. The faithful murdered where the holiest of holies once stood. If the Maker willed this, what is it if not a game or a cruel joke? Nie mogę mówić za Andraste, też bym się pogubiła. Ja też się pogubiłam. Don't ask me, I'm as baffled as you are. You probably don't even worship the Maker. Lucky. He asks a lot. The Chantry teaches that the Maker abandoned us. He demands repentance for our sins. He demands it all. Our lives, our deaths. Justinia gave him everything she had, and he let her die. Czemu nie widzisz jej zabójców? Maybe you should be angry at the people who murdered her. If the Maker doesn't intervene to save the best of his servants, what good is he? I used to believe I was chosen, just as some say you are. I thought I was fulfilling his purpose for me, working with the divine, helping people. But now she's dead. It was all for nothing. Serving the Maker meant nothing. Maybe you have another purpose. I could help you find it. No, this is my burden. I regret that I even let you see me like this. It was a moment of weakness. It won't happen again. Come. To work then. We will speak later. Leliana zatraciła wiarę w stwórcę. Ciekawe. Dobra, co my tu mamy? Zamówienia, dobra, coś możemy zrobić? Nie, dalej mi brakuje Velvetu. No ludzie. Dobra,
Kogo my tu jeszcze mamy? Jeszcze w ogóle Josie mamy tam w środku. Z Josie też pogadamy, z Józefiną. Możemy pójść do Solasa i pogadać jeszcze z Solasem. A w następnym odcinku wejdziemy sobie do azylu i pogadamy z Józefiną. I jeszcze oddamy rzeczy na stół badań dla Minerv. Te, które pozyskaliśmy z tych, z przeciwników. Pogadajmy z Solasem. Aha, nie mamy nic do pogadania z Solasem. No dobra. Dobra, no to do... No to tak to mieliśmy tu już wszystko, nie? Mieliśmy Solasa, Kalena, Lelianę, Varika. Variki i Solas nie mają nic do powiedzenia. Cassandra. No to pójdziemy do Josie. Pójdziemy do azylu. A do stołu narad podejdziemy sobie już w następnym odcinku. Proszę. Mówią o tym, że Inkwizycja właśnie pomaga w Red Cliff, że są tam żołnierze, którzy pomagają uchodźcom. No, zaprowadziliśmy tam spokój dość fajny, bo... Co się stało? Ci tutaj gadają, ale coś ten zwiadowca przybiegł do Leliany. Myślałam, że tutaj coś ciekawego się podzieje, ale myślałam, że chciał jej coś tu zameldować dla Leliany. Dobra, wejdźmy tu do środka. No i kogo my tu mamy? Mamy matkę Giselle, pogadajmy z nią. Nie mam dla tego pojęcia, że mi wszyscy staram się. Doing everything within my power. A task such as closing the bridge is a heavy burden. I hope you do not carry it alone. We remember Andraste, but Andraste did not carry the Chant of Light alone. She had generals, advisors, and though it is considered heresy to say it, she had the aid of the elf Chartan. Do everything within your power, but remember those who would help you. Straszne porównanie. Słucham elfich bogów, słucham woli Andraste. Dziękuję, dziękuję. I appreciate your insight, Mother Giselle. Take it for whatever it is worth. You walk a difficult path, and there is little enough I can do to aid you. In any case, I pray this Inquisition proves less brutal than its predecessor. Co znaczy historia Inkwizycji? O, możemy pogadać. The original Inquisition was formed after the first blight, well before the Chantry as we know it. The Inquisitors were hunters, zealots, who tracked and killed cultists and dangerous mages. As Andraste rose to power, the Inquisition came into her service. Instead of hunting those who would do harm, the Inquisitors spread the Chant of Light by force. Skąd wzięła się nasza nazwa? No wonder everyone is so nervous around us. Who chose that name? Divine Justinia herself. I understand that this was not a popular decision. In any case, once the Chant of Light had spread far and wide, there was less need for zealots. The Inquisitors became the seekers of truth, and eventually the Templars. O kurde. We're more zealous than the Templars and the Seekers. I suppose that explains Cassandra. Do you know what impresses me most about the original Inquisition? They fought horrific battles, killed and died for their cause, and when it was time, they put their swords away. Perhaps the name was Divine Justinia's message. That when the Inquisition is needed, it will strike without mercy. But when its work is done, it will put its sword away. Nieźle. Kto zostanie następną boską? Do you know who the Grand Clerics will choose as the next Divine? It is a difficult decision. All the obvious candidates perished with Divine Justinia at the Conclave.
The Grand Clerics are terrified of the Inquisition. They will not decide soon, and I fear they will not decide wisely. Whoever is chosen needs the Inquisition's support. No one else seems likely to seal the breach. Okej, odcinek skończymy zaraz po rozmowie z matką Giselle, a w następnym odcinku pójdziemy sobie do Józefiny, pogadamy sobie z nią i podejdziemy sobie do stołu narad. Zakończę tylko rozmowę z matką Giselle. Jak mają się ludzie? How are the people doing after what happened at the conclave? They are scared, of course. Many have lost homes or loved ones. I doubt many will sleep well until you have sealed the breach. I've offered what help I can. The rest is for the Inquisition. What more do you wish to know? Jak mają się ludzie w azylu? How are the villagers in Haven doing? They are terrified. Many of them came here because the war between the mages and the Templars destroyed their homes. In their minds, the death of a divine has destroyed any chance of peace. To that at the breach. Farmers have fled their fields. If we do not restore order, half of Thedas may starve. O kurde. Jakiej pomocy udzielasz? What are you doing to help these people? My sisters and I have been tending to the injured as best we are able. Some refugees come with food, while others arrive empty-handed. I have helped ensure that all have enough to eat. Beyond that, many simply wish the familiar comfort of the Chant of Light. It is little enough work to offer some comfort to those in pain. Co z tymi w innych miejscach? Do you have information on people elsewhere? The refugees in the hinterlands are desperate. Without help, starvation or war will claim many lives. Villagers in Crestwood are besieged by their own dead. They have sent word begging for assistance. People are vanishing in the hills of Emprise de Lyon. It may be demons or something worse, but they are terrified. More than that, I cannot say. It is a chaotic time for all in Olay and Ferelden. Farewell. Make her go with you. Ale chyba jeszcze były jakieś tematy. Tak, jak mają się ludzie, to już pytaliśmy. Porozmawiajmy o zakonie. Growing up Dalish, I heard little about your chantry. Can you tell me about it? Of course. Too many think that the Chant of Light should only be sung by humans. The truth is that knowledge of the Maker and Andraste should be open to all who wish to learn of him. We believe the Maker created us, and that mankind's sinful nature caused him to turn away. With Andraste's blessing, the Maker will forgive mankind once the Chant of Light is sung from all corners of this world. Jak postrzegacie magię? What is your stance on magic? Andraste put it simply. Magic must serve man, not rule over him. However, those words must be put into the proper historical context. Andraste led a rebellion against the Tevinter Imperium, whose magisters controlled most of the world at the time. Even then, she never called for all mages to be put to death. She believed in peaceful coexistence. Zakon jest surowszy. I don't recall the Chantry being as tolerant of magic as you describe. No. The Chantry is an imperfect vessel. Zakon wręcz się boi magii, którzy nie lubią magii. Yet the Templars rebelled precisely because Divine Justinia was not restrictive enough. Perhaps the Inquisition will find a better way. Dlaczego same ludzkie kobiety? Why does the Chantry allow only human women to become priestesses? W Tevinterze jest na odwrót, mężczyźni są boskimi. Have turned further from the Maker than humanity. And as for men, the chant holds that they are more vulnerable to anger or passion. But in truth, it is simply political. Added after Andraste's death, like too many of our beliefs. Wierzysz, if you don't believe these restrictions are what Andraste wanted, why haven't you tried to change them? Has the current state of the world not taught you the folly of fighting too many battles at once? I chose to use what power I had to help peasants forgotten by the nobles of Orlais. I believed there would be time to address their inequality under the Chantry once we had saved them from starving. Co ze świętym marszem? There were calls for an exalted march to put down the mage rebellion. What was your opinion? It was ignorant gossip. An exalted march only succeeds when it carries the will of the people. Even then, it cannot be undertaken lightly. People are too easily frightened. We cannot destroy everything they fear.
an exalted mage is justified only against a true threat to this whole world. It is an offense to the Merkel to use it as a political bludgeon, or as a means of spreading the chant of light. Marsz zniszczył Dalię. A pity voices like yours were not louder when an exalted mage crushed my people. That is a hotly debated matter in some circles of the Chantry. Your people had conquered Montsemeld and threatened Valréo itself. They were not helpless victims. But even then, Orlais was the only nation to provide troops. It was hardly an exalted march of all the faithful. The Maker wishes his world to spread by example, not by war. We win no converts with blood. Okej, to wszystko. Until next time. Okej, dowiedzieliśmy się nowych rzeczy. Dobrze, moi drodzy, w następnym odcinku, to już jest bardzo długi odcinek, mam nadzieję, że wytrwaliście, w następnym odcinku pogadamy z Josephiną i pójdziemy do stołu naret i będziemy wybudowywać te wieże i skupimy się na Valréo. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, żeby być na bieżąco i trzymajcie się ciepło. Pa, pa!